Zgodnie z tradycją, raz w miesiącu w Raciborskim Centrum Kultury wystawiana jest sztuka dla najmłodszych. Tym razem do Raciborza przyjechał Śląski Teatr Lalki i aktora Ateneum. Amelka, Bóbr i Król na dachu – tak brzmiał tytuł ostatniego spektaklu skierowanego do najmłodszych widzów. To była uniwersalna opowieść poruszająca między innymi temat przyjaźni i życzliwości. Jest bajką bardzo podobną troszeczkę do historii Kopciuszka. Opowiada o dziewczynce właściwie, która została przygarnięta przez Mruksę i Frygę, właściwie tą matkę i taką siostrę, powiedzmy. I zostaje wysłana do lasów, idzie w podróż i po drodze właściwie przygarnia mnóstwo osób, którymi się chce zaopiekować i ma zadanie pewne, które musi wykonać. Oczywiście nie do końca udaje jej się wykonać to zadanie, ale wszystko dobrze się kończy. Jak w każdej bajce, potrzebny jest morał. Z opowieści o Amelce najmłodsi dowiedzieli się, że bycie dobrym każdemu prędzej czy później się opłaca. No, tematy są takie same poruszane jak w spektaklach takich, no powiedzmy, dla dorosłych, czy tam nie w bajkach, no, tylko inna forma, są inaczej prezentowane. A czy jest trudniej bawić się na scenie i zainteresować dzieci, czy jednak trudniejsze są te spektakle dla dorosłych? Powiemy to stare hasło, zawsze koledzy mówią, że dla dzieci trzeba tak samo jak dla dorosłych, tylko jeszcze lepiej. Jak mówią aktorzy, warto zabierać już najmłodsze dzieci na spektakle i zarażać je miłością do teatru. Konfrontacja z żywym aktorem, słowem i dźwiękiem jest nieporównywalna. Często jest tak, że jak już ktoś zdobędzie się raz, przyjdzie z dzieckiem na spektakl, to wtedy kupuje kolejny raz bilet i kolejny raz bilet. Jest zachęcony, pięknie jest obserwować, jak dzieci przeżywają spektakl. Jest to zupełnie coś innego niż zabrać dziecko do kina, czy dziecko, które może w domu oglądać różne rzeczy przed telewizorem, prawda? Także to jest zupełnie inne emocje są, inny odbiór. Dziecko czuje się w środku całej historii. W Raciborzu spektakle dla dzieci mają już swoich stałych odbiorców. Często są to całe rodziny, które przychodzą na kolejne sztuki. Trzeba przyznać, że dorośli widzowie bawią się równie dobrze jak ci najmłodsi. Przyszłam za sprawą tej pani, z którą mamy wykłady arteterapii. Jest studentką arteterapii. Ja po śmierci męża chodzę do emerytek. No i ta pani ma z nami takie zajęcia. Przede wszystkim jest to inny świat tutaj. Totalnie odmienny od tego, jaki jest w telewizji, w życiu codziennym, wśród rówieśników. Jest po prostu... I wśród takich wiekowych osób jak my, a potrzebujemy tego. No dokładnie, warto, naprawdę teatr rozwija niesamowicie wszechstronnie dziecko i... Trzeba, po prostu trzeba, po to, żeby dziecko rozwijało się harmonijnie, żeby wiedziało, co to jest piękno. Byłam na różnych przedstawieniach, byłam na Pięknej Bestii i na takich różnych. Moim zdaniem jest to bardzo kreatywne spędzenie czasu dla dzieci. Poznawałem nowe, uczę się czegoś nowego. Jak coś grają, to trzeba oglądać. Raz w miesiącu będzie bajka dla dzieci. W styczniu, to jeszcze nie do końca mogę zdradzić, ale być może będzie to piękna też plastycznie bajka japońska. Mam nadzieję, że to się uda, ale to jeszcze oczywiście z tą ofertą zwrócimy się do Raciborzan. I tak jak powiedziałam, raz w miesiącu jest przewidywana bajka dla dzieci. Oprócz tego jeszcze będzie zima w mieście, czyli w okresie feryjnym. Będzie bardzo, bardzo dużo atrakcji dla dzieci, między innymi warsztaty Lego. Śląski Teatr Lalki i aktora Ateneum znany jest nietuzinkowego podejścia do młodego widza. Dzięki sztuce pełnej humoru bawił nie tylko dzieci.